Siema, witam was w kolejnym odcinku, w czwartym bodajże. Nie nagrywałem trochę, bo wciągnąłem się tak w tą grę, że zapomniałem w ogóle, żeby nagrać. Między innymi tam, co to było, pokonywałem te takie jakieś roślinki u gościa, który cały czas pił. I mnie też to wciągnął i potem po pijaku załatwiałem roślinki. Potem pozbywałem się utopców. Tych takich psów pojawiających się, psów ogarów raczej, pojawiających się tutaj co chwilę. Zapalałem też dla... jak on się nazywał? Wielebnego, dla wielebnego to takie kapliczki, 5 kapliczek musiałem zapalić w nocy. To tak w streszczeniu szybkim to chyba tyle. Teraz idę do tej, do wiedźmy, do Abigail, bo ona chciała 10 głów tych ogarów. To jest jakaś wiedźma. Taka miejscowa jakaś tam. Nie wiem. Zresztą nie wiem, czym się różni wiedźma od czarodziejki, no ale... O Jezus, przejdź tam. Tak, ale to, że nie nagrywałem, to świadczy tylko o tym, że ta gra jest super. Po prostu grafika jest dobra. Można się tak w nią wczuć świetnie. No i też szybkie ładowania bardzo mi się podobają. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. A, to jest ten Alvin. Spoko. No, wy chyba widzieliście, tak? Nie, pamiętam. Czego chcesz? Mam głowy. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. No, fajnie. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego miętu, który rośnie wokół wioski. Kwiatki, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Krzaczek. Dobra, krzaczki trzeba zmienić. Boże, nie mam rotory. Dobra, muszę zobaczyć, obadać, o co chodzi, chwila. Walka... Gdzie to jest? A, jest, dobra. Muszę przynieść wiedźmie 5 kwiatów, więcej, nic. Jak wygląda, znaczy biały, no to będzie biały. To jest niby biały mirt? Nie, to
raczej to nie jest biały. Jak wygląda biały mirt? Jezus. Tu nie widziałem żadnych białych mirtów. Gdzie to się wchodziło w te opcje? Bohater. Inteligencja, jakieś zielarstwo, nie wiem, czy coś. A, czyli muszę jednak od niej tą książkę kupić, fajnie. Super. Zawsze chciałem kupować książki. Z kwiatkami. Tym bardziej z kwiatkami. No, jaki szybki load. Czego chcesz? Masz tą o roślinach polnych, potwory bagienne. To chyba warczysty. Chyba o to chodziło. Ja nie widziałem, ile za nią dałem. Proszek. Saletra, fosfor. Fajne rzeczy ma. Za jeden. O, 15 za sztukę. Dobra. I teraz co, nie wiem, muszę zrobić z tą książką. Aha, prawy przycisk. Książka opisuje biały mirt Gmake. Okej. Aha, ja sam mam to sam czytać. Nie no, niby fajne, no. Przeraza właśnie, też by coś wypadało o tym przeczytać. Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Dobra. Jest jeszcze jakaś książka? Tu jest jeszcze jakieś oko przerazy. Jeszcze tu jest jeszcze zlecenie. Zlecenie na utopce. Co jeszcze? Co jeszcze? Nic. To już przeczytałem. Chleb z kurczakiem. Fajne połączenie. Bułka. Dziewięć minut, fajnie. Dobra. Jak to się nazywało? Zlecenie na głowę. Nie no. Dobra, idziemy na utopce, potem sobie pozbieram te płot. Ciup, nie mogę. Dobra, mały cut i za chwilę wracam. Znalazłem coś takiego, nie wiem co chcę zrobić. Odprawić rytuał magii. Dobra. Idziemy dalej. Ognisko. Nie, nie chcę, nie. Nie, albo czekamy na zmrok. Będzie bardziej mrocznie. Wstawaj. No, do krypty. Zamknięte. To jak ja mam z nimi walczyć? Znowu minikat. Podejście numer 3. To jak ja mam zabić tamtych gości? Nie, a dobra, przynajmniej pieski są.
Bardzo fajnie. A, dobrze. Znowu jakieś miejsce mocy. Znowu rytuał magii, coś mi to da? Na 4 godziny, aha. Oprócz tego nic mi to nie da. Znowu pieski. No, gin. No, bardzo fajnie. Zauważyłem też, że on szybciej biegnie, jak jest z mieczem. Albo mi się tak wydaje. No, znowu. No, to wesoło tu jest. Ja nie mam krzesiwa. Dobra, dojdę tam do trupich czaszek i znowu będziemy... O, coś się dzieje w drodze. Coś mnie takiego spotkało. Gdzie to jest? Wow. Ha, to było fajne. Dobra, gdzie jest tam ten duży? Co? To tyle tylko. Nie. Mój materiał będzie miał tyle cięć. Jezus. Ja cię kręcę, olewam to. Dojdę i dopiero wtedy będziecie mieli. Tak, jestem na miejscu. I wreszcie są utopce. O Jezus. W ogóle to muszę walkę grupową włączyć. No i od razu lepiej. Co, miałem po nich pozbierać jakieś mózgi chyba, nie? Czekaj, aż się to wyłączy. Dobra, szczątki. Móżdżek. Szczątki. Móżdżek. Szczątki. Móżdżek. A, tylko 3, dobra. Wezmę jeszcze ten eliksir, co... O nie, nie ma, tylko móżdżek. Dobra. O, 160 punktów życia. Do kogo się muszę udać, żeby to oddać? Wielebnego po nagrodę. To idziemy do Wielebnego. Ale jeszcze obrabujemy beczkę z krzesiwa. A, nie ma krzesiwa. O, jest. Dobra. W końcu się udało. Jakaś tam walka taka... No, może nie grubsza, no ale jakaś tam jednak jest. Gdzie jesteś, przewielebny? Muszę poczekać. Dobra, czyli... O nie, znowu. Już medalion drga, no... O ty. Dobra. Szybko do ognisko. Szybko. Unikamy tych trupich łaków. Do ogniska, nie interesuje mnie nic. Oj, oj, oj.
Zaś mnie atakują te pieski, nie. Coś dużo walki w tym odcinku. No. O, jeszcze utopiec. No tylko jeden. Szybko ognisko. Tak jest. Do rana. Nie opłaca mi się. No dobra, kill tam. Idziemy do wielebnego po kaskę. A, tu jest. Mów szybko. Tak. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. No, czekam, nie, to były zapłatę. Mózgi przecież. Nagroda jest, a, jest zresztą nieważne. I niech Wieczny Ogień cię oświeci. Ile? No fajnie, ale ile? Stuwa. No, nieźle. Jak za takie coś. Ach, nowy poziom. Ale chcesz muszę z nim pogadać. Czy ma coś jeszcze? Mów szybko. Jesteś kapłanem. Nie, nie ma nic. Dobra. W czasie chwila. Jak to było w czasie mowy? Też mogłem włączyć medytację. Mogłem. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Jeszcze nie u wszystkich. Bezbożniku, jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tam gadasz głupoty. Zginą wśród zamieci. A... Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfie wiedźmy. Ale Wieczny Ogień nas ocali. No jasne. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, Wiedźminie. Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, bleble. Tobie, pozbawionym emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? I tekstury mu się zrąbały. Wieczny Ogień wyznaczenia, przepraszam, wielebny, masz rację. Wieczny Ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych spraw. To był sarkazm. Jeszcze jedno. Mów szybko. Do zobaczenia. Jak dorosnę, będę barmanką. A ja będę bandytą. I na co się tak klapisz? Górnolotne marzenie ma to dziecko. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. No jasne. Zastanawiające. Też się czasem zastanawiam. Dobra. Widoczkiem bardzo fajnym na wyzimę. Kończymy. Nie da się tego jakoś chwila. A, no, jest ładny widoczek na wyzimę, na wejście do wyzimy. Co to? Kończymy ten materiał, który był przerywany 5000 razy. No cóż, ale chciałem wam pokazać walkę, no tak to zawsze jest. Chcę coś pokazać fajnego. No tu zawsze jest taka wielka jedna dupa. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Kiedy będzie? Nie mam pojęcia. Bo pewnie znowu się wciągnę w tą grę i pokażę wam kiedyś tam znowu, nie wiem, zobaczy się zresztą. Może będzie szybko, może, no nie wiem, może w drugim rozdziale dopiero. Na pomoc! Ale... W
każdym bądź razie, na razie.